Witam na kolejnym odcinku Darza z Freestyle. Dzisiaj recenzujemy nowe buty od For Freestyle. Właśnie mi przyszły. Jak widzicie, oczywiście musiałem zamówić czerwony kolor, mój ulubiony kolor butów. Siateczka jest zupełnie inna, ona jest taka twardsza. Zamówiłem je, bo dobrze mi się gra w tych butach z Pumy, które też mają podobną siatkę. Porównałbym te buty właśnie do tych z Pum. No podeszła, wiadomo, taka sama, tylko że ten dodatkowy panel jest tutaj. Ale sprawdzimy, jak się gra w tych butach. Dobra, mam już 1 giga plus. Pierwsze kombo zagrałem i już czuję, że nie muszę ich jakoś specjalnie rozbijać. Od razu czuję się piłę. Wreszcie jakieś buty, które po zakupie można od razu w nich grać. Gramy dalej i zobaczymy, jak się dalej sprawuje. Na dzisiejszy trening wziąłem 2 typy piłek. Jeden to moja ulubiona piłka Azuna, która no jest powierzchnią ma podobną do tradycyjnych meczówek, a druga to Monta Tuzani, której powierzchnia jest podobna do tej piłki Monta RF oraz ta Persiana. Więc zobaczymy, jak się w ogóle sprawuje między tymi dwiema piłkami. Po piłkę typu meczówka czuję, że jest kozak. Zobaczmy to. Dobra, przy samych halfach czuć, że jest ten grip. Fajnie, fajnie. Dobrze czuć tę piłę. Zobaczymy, jak w ogóle sol się sprawuje. Czyli wszystkie triki z trzymaniem piłki na podeszwie. Generalnie czuć, że ta podeszwa jeszcze się nie ugina, nie? Ale jak widzicie, nie mam problemu, żeby trzymać piłki na stopie. Z innym butem miałem problem taki. Mianowicie tymi z footworka. Ta podeszwa jest twarda i ona ciężko jest tak nią manewrować na bieżąco. For Freestyle zrobił super robotę. Już czuć przy tych samych kapkach, że no but mi się idealnie dopasowuje do stopy. I to nie są puste zachwyty, bo miałem do czynienia z 3 poprzednimi parami butów, które na pierwszym treningu już się czuło, że to są takie twarde, szybne buty i trzeba było czasu, żeby ta stopa się dopasowała do buta, albo but do stopy. Bardziej but do stopy, nie? A tutaj to już od razu. Pierwszy trening i czuję, że but jest dobry. Czego może brakować? Przy tych butach Persianach tutaj jest grip na tym boku, nie? Niby taka pierdoła, ale czuć różnicę przy Clipperach czy Dimetto, kiedy potrzebujemy to przyczepnąć tutaj. Nie jest to źle, ale jeśli miałbym coś dodać, to taki smaczek. Dobra, spaćmy tego sola przy Pixie stolu. A, siedzi. Siedzi, ta podeszwa na pewno bardziej się rozbije. Podeszwa jest na tyle szeroka, na tyle równa, że nie ma problemu z trzymaniem piłki na stopie. Jak widzicie. Z innymi butami jest problem. No dobrze, to by było na tyle, jeśli chodzi o ten trening. Moje pierwsze wrażenia po treningu, grałem 2 godziny i powiem wam, że te buty są naprawdę bardzo fajne. Największym plusem tych butów jest to, że nie trzeba ich rozbijać. Od razu na pierwszym treningu dobrze się dopasowują do stopy. W dodatku bardzo fajnie one przylegają po bokach stopy, po wewnętrznej stronie stopy i po zewnętrznej, więc czujemy piłkę w każdej z części stopy. Bo w porównaniu do poprzednich butów, jakimi grałem, to footwork, persiany i azuny,
One były bardzo sztywne na pierwszym i drugim treningu, w ogóle na pierwszych treningach i długo trzeba było je rozbijać. Te buty z marszu mogą być już dobre do treningów i nie trzeba się do nich jakoś ekstra przyzwyczajać. Ja czuję się w nich bardzo swobodnie i myślę, że to są fajne, solidne buty z For Freestyle. Jeśli chodzi o wysyłkę, bo to są często zadawane pytanie, jeśli chodzi o te rzeczy, wysyłka jest dosyć szybka. Zamówiłem je we wtorek, przyszły mi w poniedziałek, więc po 6 dniach miałem już te buty, przyleciały one z Norwegii. I czy była opłata celna? Ja nie miałem opłaty celnej, ale jak wiecie, miałem w przeszłości różne przygody z tymi opłatami celnymi. Buty na stronie kosztują 59 euro, ale wysyłka kosztuje 8 euro plus jest coś takiego jak podatek i tutaj w przypadku zamówienia jednej pary butów to jest 11 euro, więc tak wyglądają koszta, jeśli chodzi o te buty. Jest to dosyć droga sprawa, ale czy warto? No, z buta jestem zadowolony. W zależności od tego, jak on będzie wytrzymały, to dopiero wtedy będę w stanie ocenić, czy ta cena jest warta, bo u mnie bardzo szybko niszczą się podeszwy w butach. Inne buty z For Freestyle, które ja bardzo lubiłem, to były te knity burgundowe. To one wytrzymywały mi bardzo długo, bo ponad rok treningów. No i mam nadzieję, że ta nowa powierzchnia będzie się sprawować. Co do szczegółów tych butów, to jak widzicie, but ma ten słynny plaster miody, który bardzo dobrze działa przy lowerowych kombach. Jest dobra przyczepność do piłki i do tej meczowej, i do tej w stylu Monte Air. Dobrze czułem przyczepność piłki. Podeszwa jest bardzo fajna, tak jak mówiłem już w trakcie. Napięcie jest taka poduszeczka i też taka usztywniona i myślę, że no, to jest taki mały bajer, który może wspomóc nam jakieś rzeczy, jeśli chodzi o gry piętami. Dla mnie to tak, mi się wydaje, że bez różnicy, ale może dla osób, które specjalizują się w tego typu trikach, to jest jakaś znaczna różnica. Na ten moment oceniam te buty na duży plus, oprócz tej ceny, bo cena mogłaby być niższa. Wydatek jest, ale but jest dobry. To jest taki szorstki bardziej materiał. Mi się wydaje, że wygląda on na solidniejszy. To było na tyle. I słuchajcie, no nie tylko sprzęt tutaj gra, musicie troszeczkę trenować, żeby coś robić tymi trikami, buty same nie grają, więc pamiętajcie, po prostu trenujcie.